Czwartkowy szczyt w Sofii ma służyć ożywieniu relacji Unii z Bałkanami Zachodnimi. Jak powiedział polskiemu radiu wiceszef MSZ Konrad Szymański, Polska popiera ten cel i jest zainteresowana powrotem Unii do polityki rozszerzenia. Bałkany Zachodnie stały się partnerem, gdzie leżą państwa, o które Unia może się w najbliższym czasie rozszerzyć. Chodzi o Serbię i Czarnogórę, co zdecydowanie popieramy. Oficjalnymi kandydatami do Unii Europejskiej z regionu Bałkanów Zachodnich są Albania, Czarnogóra, Serbia i Macedonia. Na szczycie ma się też pojawić przedstawiciel Kosowa, przeciwko czemu zaprotestował premier Hiszpanii, nie uznającej tego kraju. Mariano Rajoy nie weźmie udziału w czwartkowym szczycie. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Jak słyszeliśmy, premier udaje się do Sofii, a prezydent Andrzej Duda poleciał w nocy polskiego czasu do Stanów Zjednoczonych. W najbliższych dniach będzie spotykał się z mieszkającymi w Ameryce Polakami, ale weźmie też udział w debacie ONZ. O szczegółach rozpoczętej właśnie wizyty prezydenta za oceanem opowie nasz specjalny wysłannik Wojciech Cegielski, który jest już w Nowym Jorku. Dzień dobry. Dzień dobry, albo dobry wieczór według czasu. No tak, bo u ciebie to późno jeszcze. Tak. Jak wielkie jabłko? Śpi czy nie śpi? Wielkie jabłko, a dokładnie Nowy Jork podobno nigdy nie śpi. Nawet nie podobno. Jest za 8 minut godzina pierwsza w nocy, ale w mieście wciąż jeszcze toczy się życie. Toczy się życie. W życiu tego miasta sporą część bierze Polonia oczywiście. O spotkaniach z Polonią porozmawiamy sobie przez moment. Dlaczego to tak ważne dla prezydenta? Tak, rzeczywiście. Dodajmy, ta Polonia, z którą prezydent się spotyka, to będzie akurat Polonia w Chicago, bo ta wizyta prezydenta to Nowy Jork i Chicago, ale rzeczywiście masz rację, również w Nowym Jorku jest prężnie działająca Polonia, która ostatnio choćby wsławiła się akcją w obronie pomnika Katyńskiego. Zresztą część z tej Polonii będzie jutro, czy też dzisiaj czasu polskiego, a jutro czasu nowojorskiego wraz z prezydentem na krótkiej uroczystości złożenia kwiatów przed tym pomnikiem w Jersey City, a część pojedzie na spotkania weekendowe, spotkania prezydenta z Polonią właśnie w Chicago. Dlaczego akurat teraz? Prezydent Andrzej Duda był w Stanach Zjednoczonych w styczniu, kiedy Polska rozpoczynała członkostwo w Radzie Bezpieczeństwa ONZ. Wtedy były to tylko i wyłącznie spotkania w Nowym Jorku. Teraz jest czas, żeby nadrobić zaległości i polecić do Chicago w piątek dokładnie, bo to wiąże się nie tylko z chęcią odwiedzenia Polonii, ale też, jak mówił przed tą wizytą minister w kancelarii prezydenta Adam Kwiatkowski, który zajmuje się Polonią, to też kwestia stulecia odzyskania niepodległości. Chicago i aglomeracja chicagowska to miejsce, gdzie dzisiaj mieszka po Warszawie, można powiedzieć, drugie skupisko naszych rodaków. To przede wszystkim miejsce, gdzie pan prezydent będzie mógł się spotkać z rodakami. Możemy powiedzieć, że w tym roku, w roku stulecia odzyskania niepodległości, to najważniejsze polonijne wydarzenie na świecie. To spotkanie, które odbędzie się w najbliższą sobotę. Na które zresztą kancelaria prezydenta zaprasza wszystkich mieszkających w Chicago i nie tylko w Chicago Polonusów, bo ma to być spotkanie otwarte. No ale nie tylko spotkaniami z Polonią wypełniony kalendarz prezydenta, będzie też wizyta i wystąpienie w ONZ-cie. Zgadza się. Polska w maju przewodniczy pracom, przez ten miesiąc przewodniczy pracom Rady Bezpieczeństwa ONZ, stąd też udział prezydenta w debacie poświęconej przestrzeganiu prawa międzynarodowego. To główny wątek, w którym Polska chce pokazać się w czasie 2 lat tego roku i następnego, w czasie których Polska jest członkiem Rady Bezpieczeństwa ONZ. Ale to nie wszystko, bo jak mówi szef gabinetu prezydenta Krzysztof Szczerski, odpowiadający również za sprawy międzynarodowe, Polska chce też przypomnieć swoje dotychczasowe wysiłki czy też postulaty na zmiany, które mają poprawić działanie samej Rady Bezpieczeństwa ONZ. Polska wspiera plany reformy ONZ, także w kierunku decyzji nośnej Rady Bezpieczeństwa. Te plany są przedstawiane. Byliśmy także kosponsorami jednych z takiego programu ograniczającego prawa weta dla stałych krajów członkowskich Rady Bezpieczeństwa, na przykład, żeby wyłączyć z tego zakresu sprawy dotyczące ludobójstwa czy zbrodni przeciwko ludzkości, czy tutaj nie można było wetować dochodzenia w tych sprawach. Wystąpienie prezydenta i poprowadzenie przez niego debaty, na której ma być obecnych
mają być obecni. Przedstawiciele około 60 krajów według zapowiedzi polskich z kolei dyplomatów jest zaplanowane na jutro czasu polskiego, czyli czwartek, a dzisiaj jeszcze, tak jak wspomniałem, wizyta przed pomnikiem katyńskim, ale także spotkanie z przedstawicielami organizacji żydowskich. A o tych wszystkich wydarzeniach w Stanach Zjednoczonych opowiada Wojciech Cegielski, który na miejscu jest w Nowym Jorku, będzie nam te relacje dawał, co też dzieje się, kto będzie odwiedzał, jakie miejsce odwiedzał będzie prezydent Andrzej Duda, jak też będzie wyglądało jego wystąpienie w Organizacji Narodów Zjednoczonych. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. 4 minuty pozostały do godziny 7. O 7 w studiu pojawi się Dorota Kania, druga prowadząca poranek 24 w Polskim Radiu 24. Z nią przyjdą goście. Kto to będzie? Paweł Kurtyka chwilę po godzinie 7, a po 7.38 w 24 pytaniach, czyli naszej najważniejszej politycznej rozmowie poranka, pojawi się Ryszard Czarnecki. Połączymy się z naszym studiem w Brukseli. Po 8 debata poranka. Zapraszam w imieniu gości, a nimi są dziś Mirosław Skowron z Super Ekspresu i Iwo Bender z Telewizji Republika. Rozmawiać będzie z nimi Dorota Kania. Zapraszam, by być z nami z Polskim Radiem 24 o poranku codziennie. Najlepiej takie przyzwyczajenie nam sobie zrobić. Reklama. Just another day. Jak ciężka jest ciężka praca. Będziesz musiał pracować, żeby znów iść do przodu. Pracować szybko, nie dłużej, nie zaspać. I dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Będzie Ojca Świętego Franciszka. Pod swoją obronę uciekamy się święta Boża Rodzicielką. Naszymi prośbami racznie gardzić potrzeba nasza, ale od wszelakich swych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza. Synem swoim nas pojedna, synowi swojemu nas poleca, swojemu synowi nas oddawaj. Modlił się Eugeniuszu z Włodzimierzowa, szczęść Boże na cały dzień. Szczęść Boże, Panie Eugeniuszu. Śpiewając suplikację, módlmy się za dzieci nienarodzone. Zapraszam w niedzielę po 9:00. Katarzyna Głyska. Autopromocja. To jeśli Państwo przyjdą jakieś pytania do naszego programu, nawet w środku nocy, to proszę zadzwonić 22 645 24 00. Środek deszczowo-burzowego tygodnia. Szczegóły pogody po informacjach dnia. Mogli służyć uczciwie. Ześlij Ducha Świętego na te już teraz moje Aleksandra Kozera. Koniec akcji w kopalni Zofiówka. Ratownicy odnaleźli ostatniego z poszukiwanych górników. Kolejne przesłuchania przed Komisją Śledczą do spraw Amber Gold. Zeznania złoży były szef ABW Krzysztof Bodarek. Prezydent Andrzej Duda z wizytą w USA dziś wygłosi przemówienie na forum ONZ.
tak jednak najnowsze informacje płynące ze stołecznej prokuratury. Do sądu trafił akt oskarżenia wobec byłego ministra sportu i turystyki w rządzie PO-PSL Andrzeja B. Były polityk jest oskarżony o złożenie nieprawdziwych oświadczeń majątkowych. Jak informują śledcze, w okresie od 2011 do 2013 roku Andrzej B. miał złożyć 6 nieprawdziwych oświadczeń oraz nie wskazał ponad 120 tysięcy złotych dochodu w oświadczeniu PIT. Grozi mu za to do 5 lat pozbawienia wolności. Prokuratura na poczet grożących oskarżonemu kar ustanowiła hipotekę przymusową na nieruchomości w kwocie 300 tysięcy złotych. Koniec akcji ratunkowej w kopalni Zofiówka. Służbom udało się odnaleźć ciało ostatniego z poszukiwanych górników. W sumie katastrofa z 5 maja pochłonęła 5 ofiar. W trwającej 11 dni akcji poszukiwawczej prowadzonej w ekstremalnych warunkach uczestniczyło ponad 2000 ratowników. Od poniedziałku w Jastrzębiu-Zdroju trwa tygodniowa żałoba. Poza władzami miasta żałobę ogłosiła także Jastrzębska Spółka Węglowa. Jest nowy pomysł rządu na wsparcie niepełnosprawnych, tak zwana danina solidarnościowa. To podatek, którym obłożeni zostaną najbogatsi Polacy. Ze zgromadzonych środków ma powstać fundusz pomocowy. Będzie on zasilany z dwóch źródeł. Z jednej strony będzie to 0,15% składki na fundusz pracy, z drugiej 4% podatek, który będą płacić osoby zarabiające ponad 1 000 000 złotych rocznie. Daninę już w 2019 roku zapłaci około 25 tysięcy osób. Zasada solidarności społecznej istnieje w wielu krajach europejskich, mówiła podczas prezentacji nowych rozwiązań minister finansów Teresa Czerwińska. Celem oczywiście funkcjonujących danin solidarnościowych mogą być różnie określone przesłanki, czy to wyrównywanie nierówności regionalnych, jeśli mówimy o Niemczech, czy to walka ze skutkami kryzysu ekonomicznego, jeśli mówimy o Portugalii, Hiszpanii, czy też Włochach. Proszę zwrócić uwagę, że są też daniny funkcjonujące jako szczególne formy wsparcia osób bezrobotnych, czy też walka z nierównościami społecznymi, czy też wreszcie wzmocnienie Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Nasza propozycja powinna spełnić oczekiwania protestujących w Sejmie, oceniała minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska. Jeżeli nawet osoby protestujące nie uznają tego postulatu jako spełniającego w 100%, no to spełnia na pewno w znacznej części. Ale jeżeli powiemy o kwocie, to on absolutnie spełnia ten postulat dodatku rehabilitacyjnego. Protestujący w Sejmie uznają kolejną propozycję rządu za niewystarczającą. Podtrzymują postulat wypłaty dodatku rehabilitacyjnego w gotówce w wysokości 500 zł miesięcznie. Sejmowa Komisja Śledcza do spraw Amber Gold przesłucha dziś byłego szefa ABW generała Krzysztofa Bondaryka. Kierował on agencją w latach 2008-13. Przewodnicząca komisji i posłanka PiS Małgorzata Wasserman wyjaśniła, że będzie chciała pytać byłego szefa ABW m.in. o całość funkcjonowania tej służby specjalnej. Koordynację, działanie, współpracę z pozostałymi ministrami, o współpracę w tym zakresie z bezpośrednim zwierzchnikiem, czyli z Donaldem Tuskiem, o wnioski przede wszystkim z tego płynące. Członek komisji i poseł Nowoczesnej Witold Zembaczyński powiedział, że będzie chciał skonfrontować zeznanie świadka ze słowami jego byłego zastępcy, generała Dariusza Łuczaka. Wczoraj podczas przesłuchania określił on ABW jako śmietnik kompetencyjny. Właściwie tak nieostro zdefiniowane zadania agencji sprawiały pewne zastrzeżenie, czy ta sprawa Amber Gold to jest to, czym powinien się zajmować. Potem, kiedy ona już urosła, to bez wątpienia tak, ale na samym początku ta wątpliwość mogła również spowalniać pracę agencji. W maju 2012 roku dzisiejszy świadek wysłał notatkę do najważniejszych osób w państwie, ostrzegającą, że Amber Gold może być piramidą finansową. Dawid Grygorcewicz, Polskie Radio. Posiedzenie komisji rozpocznie się o godzinie 10 i będziemy je dla Państwa transmitować. 63 zawiadomienia dotyczące 115 spraw, w których wszczęto już 77 postępowań. To obecny stan śledztwa dotyczącego wyłudzenia dotacji unijnych przez grupy producenckie działające w branży rolnej. Gazeta Polska informuje o aferze za czasów rządów PO-PSL dotyczącej dotacji na rolnictwo. Zdaniem gazety kwota nieprawidłowości może sięgać ponad 3 miliardów złotych, a w wyłudzenia mają być zamieszani politycy obu partii. Prezydent z wizytą w Stanach Zjednoczonych Andrzej Duda jest już w Nowym Jorku, gdzie dziś będzie przewodniczył posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa ONZ. Prezydent przygotował bardzo istotne wystąpienie, zapowiadał w rozmowie z TVP Info szef gabinetu prezydenta Krzysztof Szczerski. Dotyczące prawa międzynarodowego gwarantów.
Gwaranta Pokoju, a także z bardzo wieloma ważnymi politycznymi wątkami. Wiemy, że będzie bardzo ciekawe wystąpienie i myślę, że będzie bardzo wiele wątków także ważnych dla Polaków. Przypomnijmy, 1 maja Polska objęła rotacyjne przewodnictwo w Radzie Bezpieczeństwa ONZ. Ale im zazdrościmy dzisiaj, czyli mieszkańcom północno-wschodniej Polski, takim szerokim łukiem północno-wschodniej, oczywiście Gdańsk, Olsztyn, Suwałki, Białystok, to są jedyne miejsca w Polsce, poranku, proszę Państwa, gdzie można oglądać słońce. W Suwałkach to nawet ani jednej chmurki na niebie, 11 stopni u nich na termometrze, nieco chłodniej w Olsztynie, 10, nieco cieplej, 14 w Gdańsku. W Gdańsku dziś nie będzie padać i jest to też jedyne miejsce, gdzie nie będzie padać. Już deszcz jeszcze pada, będzie lał. We Wrocławiu i Jeleniej Górze 11-13 stopni mgły pojawiły się i utrzymują nad Opolem, Katowicami, Sosnowcem, Krakowem, Rzeszowem, Lubinem, Przemyślem, cała południowa Polska wzdłuż autostrady A4. Tam jak Państwo jadą, to proszę uważać. Mglisto też w okolicach Łodzi i Szczecina. Temperaturowo o poranku zrównoważona ta temperatura jest od 11, 13, 15 stopni jest nawet w Poznaniu, to najcieplejsze miasto, ale w Krakowie tylko 9. A jak w ciągu dnia? W ciągu dnia będzie padać, będzie lać i będzie grzmiało burze w centralnej i południowej Polsce, a deszcz w tej Polsce bardzo południowej, południowo-wschodniej, wzdłuż granicy na wschodzie i na południu. W górach też będzie padać, w Zakopanem 12 stopni, w Katowicach 17, ale w Opolu, po sąsiedzku 20, w Poznaniu nawet 22. Tyle samo w Olsztynie, Suwałkach i Białymstoku. Dzisiaj ta temperatura wyrównana. O tym deszczu jeszcze słów kilka powiem, bo proszę pamiętać, że 30 mm spadnie go na przeważającym obszarze Polski, a na południowym wschodzie, gdzie dziś przewidują synoptycy opady ciągłe, okresami nawet o natężeniu umiarkowanym i silnym, to wysokość tych opadów może osiągnąć nawet 40 mm. Proszę o tym pamiętać. Na przykład nie parkować samochodów gdzieś, gdzie jest bardzo nisko, no i wziąć ze sobą dziś koniecznie parasol. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Kalendarium niepodległej. 133 lata temu urodził się Marian Kukiel, generał Wojska Polskiego, historyk i polityk. Był współzałożycielem Związku Walki Czynnej, z którego w 1914 roku wyłoniły się Legiony Polskie. W Legionach został szefem sztabu, a następnie komendantem Lwowskiego Okręgu Organizacji Strzeleckiej. Jego dokonania po latach wspominał generał Władysław Anders. Marian Kukiel należy do pokolenia, które Polsce przywróciło niepodległość. Każdy chyba Polak tego czasu chciał być żołnierzem i gotował się do zmagać o wolność. Długo 10 lat wstąpił do Towarzystwa Jezusowego. Jako jezuita był m.in. za kłodzieją, rektorem kościoła, pomiennikiem, misjonarzem ludowym, prefektem Bursy dla ułowień młodzieży, podczas I wojny światowej. W 1917 roku już w stopniu majora objął funkcję komendanta w szkole podchorążych. 16 maja 1657 roku w Janowie Poleskim, nie chcąc wyrzec się wiary Chrystusa, został poddany okrutnym torturom przez prawosławnych kozaków i druga armia zamordowana. Przez stawiennictwo świętego Andrzeja Woli, patrona Polski, powierzajmy dziś Panu Bożu sprawy naszej ojczyzny, naszej parafii i miesiącach wojny z najazdem bolszewików w 1920 roku pułkownik Kukiel został najpierw dowódcą 51. Pułku Piechoty, a w czerwcu 1920 roku dowódcą 24. Brygady Piechoty. Za swoje działania bojowe otrzymał order Virtuti Militari. W latach 1925-26 generał Kukiel objął funkcję szefa Wojskowego Biura Historycznego. Po wypadkach politycznych w 1926 roku został przeniesiony w stan spoczynku, który stał się dla niego otwarciem niezwykle pracowitego i czynnego okresu życia. Podjął wówczas pracę wykładowcy historii wojskowości na Uniwersytecie Jagiellońskim. Lida Kaganowicz przygotowała nasze kalendarium. Spoglądam jeszcze w kalendarz. 16 dzień maja, środa. Gdyby ktoś się obudził i nie wiedział, to donosimy. Słońce na niebie pozostanie do 20.25, a imieniny Adam, Andrzej, Jędrzej, Małgorzata i Szymon. Łatwe do zapamiętania. Najlepsze życzenia od Polskiego Radia 24. Dorota Gania w studiu. Dzień dobry, witaj. Dzień dobry, zamiast Tadeusza Burzańskiego jestem Monte Cassino, Tadeusz.
A, no proszę, ale przyjedzie i opowie, czy wyślę pocztówkę? Mam nadzieję, że przyjedzie i opowie. Swoją drogą, kto jeszcze dzisiaj wysyła pocztówki, tak a propos? No, są tacy, zwłaszcza to widać przed świętami, jak dostajemy. W radiu dostajecie też. Tak? No, dostajemy, ale z wakacji to... Przyznam szczerze, dawno nie wysyłałem, może na to sobie... To są wakacje, to jest rocznica, tak, rocznica. No ale nie widzę, że Tadeusz się poopala trochę na pewno, jak go znam. No dobrze, przejdźmy do poważnych tematów. Goście w studiu już też są. Gość Polskiego Radia 24. Syn świętej pamięci profesora Jana Kruteki, przewodniczący fundacji Golubinia. Dzień dobry, witam panią redaktor, witam państwa. Proszę państwa, kiedy umawiałam się z panem Pawłem na rozmowę, to było jakiś czas temu, ponieważ pan Paweł jest bardzo zajęty, jeszcze nikt nie wiedział i właśnie nie słyszał o konflikcie, bo nie było tego konfliktu wokół pomnika w Jersey City, a umawialiśmy się na rozmowę o wyjątkowej książce, Dotyk Katynia. Dotyk Katynia, Tadeusz Wolsza, książka, która ma bardzo ciekawą historię. Pan Paweł szybciutko opowie, jak to się stało, że w ogóle została wydana i została otrzymała pierwszą nagrodę w konkursie imieniem profesora Janusza Kurtyki. Fundacja, którą założyliśmy wraz z zespołem współpracowników, też wspólnie z moją mamą w roku 2015, ona postawiła sobie za cel taki flagowy promocję polskiej historii poza granicami naszego kraju. I projektem, który ma nas do tego doprowadzić, jest właśnie nagroda imienia Janusza Kurtyki. Polega na tym, że spośród zgłoszonych pozycji wybierana jest jedna zwycięska, następnie ona jest tłumaczona i wydawana poza granicami kraju. Dlaczego o tym Katynia? W 2017 roku była pierwsza edycja. Ona odbywała się pod tytułem Przestrzeń pomiędzy dwoma totalitaryzmami. Taki był tytuł. Dramat społeczeństwa i państwa polskiego w XX wieku. Zostało zgłoszone 30 różnych pozycji. Z tego Twojego chciałeś zgromadzić swoje rozproszone rzeczy. Rada Programowa Fundacji, Prawa Wyszłegowie współpracowali z Ciebem Chrystusa, wskazała, za które oddał wyszczyszkę Ciatry Męczeni. Bardzo istotną pozycję przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. No i stąd Dotyk Katynia profesora Wolszy, który zresztą był wydany, pierwsze jego wydanie, to które my wybieraliśmy, było pod zupełnie innym tytułem. To należy wspomnieć. Ten tytuł był znacznie dłuższy, brzmiał to, co widziałem, przekraczał swoją ogrodzą najświętsze wyobrażenia. Ale mówił pan również, że ta książka była wydana w małym nakładzie i w niemym wachlarzu. Była rzeczywiście wydana w bardzo prosty sposób, w nakładzie 400 egzemplarzy, mało dostępna na rynku wydawniczym. Podejrzewam, że byłaby jedną z tych pozycji naukowych, które zostały wydane, ale mało kto o nich wie. Właśnie gdyby nie przyznanie tej nagrody, bo to spowodowało, jeszcze zanim wydamy ją w Stanach, też bardzo szeroką akcję promocyjną na terenie Polski, dlatego że drugie wydanie już pod tym zmienionym tytułem Dotyk Katynia w skali 8000 egzemplarzy promowanych również tutaj dzięki współpracy z Pocztą Polską, między firmą Poczta Polska i dystrybutorem Poczty Polskiej. Wiele osób może tą książkę nabyć. Ja tylko tutaj właśnie, ja tutaj chcę przerwać panu Wojowi, proszę państwa, ja mam książkę przed sobą i rzeczywiście tutaj książka jest w bardzo ładny sposób wydana, ale pan powiedział bardzo ciekawą, bo pan mówi, że to jest książka naukowa. Proszę państwa, czyta się rewelacyjnie, bo słysząc książka naukowa, to myśli się o pasły Tomiszcza, wywody, a to jest... Tak. Dla kapit tekstu. A tutaj mamy wartką bardzo opowieść, zajmującą zdjęcia. Proszę państwa, ja zwróciłam uwagę na jedno zdjęcie. Chodzi o komisję badania. W 1991 roku dopiero w Stanach Zjednoczonych przez senatorów, którzy właściwie zaczęło się od tego, że Polonia zaczęła to zabiegać, prawda? Polonia zaczęła to zabiegać, została powołana ta komisja i świadką
świadkowie, którzy zeznawali, i to widać na zdjęciach, niektórzy z nich mają zakryte twarze. Nawet podpis pod zdjęciem jest taki: prawdopodobnie Kazimierz Skarżyński zeznający. Nawet nie wiadomo, czy to jest Kazimierz Skarżyński. Dlaczego była zanonimizowani świadkowie? Dlatego, że myślę, że odpowiedź jest bardzo, bardzo prosta. Wkrótce po wojnie za kontakt z Katyniem, za bycie świadkiem Katynia, groziły represje ze strony reżimu sowieckiego, w związku z tym, że Sowieci utrzymywali, że za zbrodnie odpowiedzialni są Niemcy, co oczywiście, jak dziś wiemy, już jest udowodnione, że nie było to prawdą. No i represjonowali każdego, kto, czy jego słowo miało tą wersję fałszywą obalać. Książka Dotyk Katynia, bo to jest bardzo ważne, żeby o tym powiedzieć, traktuje o losach Polaków, którzy wizytowali Katyń po odkryciu grobów przez Niemców. W związku z tym byli to ludzie, którzy z jednej strony byli tam ściągani przez Niemców po to, aby w jakiś sposób potwierdzać prawdę o sowieckiej zbrodni na arenie polskiej. Jeździli tam czasem z przymuszeni, czasem w poczuciu obowiązku za los tych oficerów, godząc się na pewien kontakt z Niemcami. I często było w propagandzie sowieckiej przedstawiani jako części propagandy niemieckiej, niemalże współpracownicy, po to, żeby oczernić w cudzysłowie Związek Sowiecki. Dokładnie, więc jakby to, że oni na ten krok się zdecydowali, czyli w jakiś sposób dotknęli Niemców, dotknęli Katynia, to potem miało już być ich łatką do końca życia, gdzie byli przedstawiani jako po prostu niemieccy kolaboranci. I to ten typu proces dotyczył zarówno obywateli polskich, dla których było to szczególnie dotkliwe, zwłaszcza dla tych, którzy zdecydowali się pozostać w kraju po zakończeniu wojny, ale również dotyczyło to tych zagranicznych badaczy, naukowców, którzy na przykład w Komisji Czerwonego Krzyża również badali te groby. Oni również, lekarze, Włosi na przykład, czy Amerykanie, Niemcy, również byli później szykanowani i w jakiś sposób naznaczani przez propagandę komunistyczną na świecie. Właśnie pod tym pręgierzem, że miało to mieć charakter kolaboracji z Niemcami. Wydawać by się mogło, że o Katyniu już wiemy wszystko, że za granicami krzyczy zbrodni katyńskiej ludobójstwie w Katyniu. Natomiast ostatnie wydarzenia pokazują, że jednak nie, jednak bardzo ta książka jest potrzebna. Mieliście chyba świetną intuicję, bo teraz przetłumaczenie tej książki, dystrybucja w Stanach Zjednoczonych jest jak najbardziej na czasie. No tak, rzeczywiście tutaj przekonujemy się, że na pewno rację mieliśmy, twierdząc, że o Katyniu nie powiedziano zbyt wiele, bo jest takie poczucie w Polsce, że rzeczywiście o tym było dość sporo mówione, zwłaszcza, że też katastrofa smoleńska w jakiś sposób ten Katyń dość mocno wydobyła na agendę opinii publicznej, bo delegacja leciała tam właśnie w związku z Katyniem. Ten jest dosyć mocno, można powiedzieć, przewałkowany. Natomiast za granicą zdecydowanie ludzie wiedzą bardzo mało. Sam fakt, że burmistrz Fulop, który w jakiś sposób początkowej narracji wskazywał, że to jest dramat Polaków, dopiero po tym, jak zostało wskazane, ilu obywateli narodowości żydowskiej zginęło w Katyniu, w jakiś sposób zmienił zdanie, prawda, i inaczej zaczął kształtować swoją narrację. No i oczywiście też po szeregu zabiegów strony polskiej, to pokazuje, jak wiele jeszcze jest do opowiedzenia, gdyż nawet jeżeli gremia, powiedzmy, specjalistyczne czy naukowe znają sprawę Katynia, to na pewno nie zna jej opinia publiczna za granicą. To też pokazuje siły polskiej Polonii, bo to jak wtedy, w 1951 roku, Polonia, naciski Polonii, zabiegi Polonii doprowadziły do powstania komisji Madena, to teraz również doprowadziły do tego, że jednak pomnik katyński nie zniknie. Pana zdaniem to wynika właśnie z niewiedzy, z ignorancji, czy dlatego, że zbyt mało się było Polska mówi o Katyniu? To znaczy, ja myślę, że po części z jednego, po części z drugiego, bo jeżeli Polska zbyt mało mówi o ważnych dla siebie sprawach, to przypomnijmy, że tak naprawdę, żeby dany temat się przewijał, to trzeba mówić o tym cały czas, bo
święty czas ucieka, wchodzą nowe pokolenia obywateli i u nas i w krajach zagranicznych, które prawda, dopiero zaczynają swoje dorosłe życie. Oni, nawet jeżeli coś 10 lat temu było na mocnym, wysokim miejscu w debacie publicznej, to ci ludzie już tego nie znają, siłą rzeczy, siłą upływu czasu, więc aby rzeczywiście zagwarantować trwanie danej sprawy w danej przestrzeni, no, trzeba co jakiś czas powielać ten temat, dlatego nie możemy liczyć na to, że w tak daleko idącej inflacji informacyjnej, jaką dzisiaj mamy, bo przecież tych informacji do nas dociera bardzo dużo w dzisiejszym społeczeństwie. Nie sami wydobywają te informacje. Trzeba im przyjść z tą informacją. Trzeba w jakiś sposób szukać te tematy, tak jak zbrodnia katyńska, odżywały na nowo i na nowo, po to, żebyśmy byli pewni, że ważne dla nas takie rozumiewe momenty polskiej historii będą rozpoznawane za granicą i będą przede wszystkim zrozumiane, bo przecież to o to chodzi, jest rozumieć, żeby umieć z nami rozmawiać, wiedzieć, co jest dla nas ważne i szanować to, co jest dla nas ważne. Proszę powiedzieć, przetłumaczycie książkę, jest to mniejsza niż to wystarczy, przecież trzeba dystrybucję, trzeba nagłośnić tę sprawę, trzeba promować, to jest może zbyt słowo, które przecież rzeczywiście tak jest, samo wydanie nie wystarczy, dlatego też na początku przyszłego roku, w zależności od posiadania zasobów finansowych, podróż z profesorem Wolszą do Stanów i zorganizowanie takiego objazdu. Z jednej strony będą to spotkania w świecie akademickim, na uczelniach, około 6 uczelni planujemy odwiedzić. Z drugiej strony będą to spotkania z Polonią, czy też jeżeli się uda, z szerszą opinią amerykańską. Być może właśnie środowisko, które zjednoczyło się w obronie polskiego pomnika katyńskiego w Jersey City, będzie też w jakiś sposób, mamy taką nadzieję, kooperować przy tej sprawie. Tak więc poza samym wydaniem planujemy też dosyć szeroką akcję promocyjną i w tym momencie jesteśmy w trakcie publiku. Pomaleńku musimy kończyć, jeszcze mamy troszkę czasu. Jakie są plany fundacji? Najbliższy czas oprócz książki do tej Gdynia. W tym momencie jesteśmy już w trakcie drugiej edycji nagrody, bo plany są takie, że co roku jedna książka będzie nagrodzona, druga edycja już ma swoich 5. Finałowych książek odbywa się pod hasłem Przestrzeń Polskiej Niepodległości. Tutaj będziemy chcieli również promować na plecach najważniejsze rzeczy związane z polską niepodległością, pewną ranę cegiełkę poza granicami naszego kraju. Również kierujemy tę emisję tej edycji na rynek amerykański, z tego względu, że uważamy, że dla polskiego bezpieczeństwa narodowego kluczowe jest zrozumienie Polski w tym momencie właśnie w obronie. Również mamy inne projekty, które już są kierowane jakby tutaj na rynek polski. Takim projektem jest wystawa poświęcona polskiej niepodległości, którą będziemy organizować w miastach Polski. Czy też w późniejszym czasie uruchomienie biblioteki, która będzie operować się pod zbiorem profesora Januszego. Proszę Państwa, musimy kończyć. Państwa i moim gościem Paweł Kurtyka, przewodniczący Fundacji Wzajemnej Krytyki. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Ci ludzie nienawidzą Kościoła dlatego, że jest on głosem prawdy. 24,5 minuty po godzinie 7 zaglądamy do gazety Gazeta Polska Strefa Wolnego Słowa, czyli Tygodnik i do Notagania. W artykule wszyscy o wszystkim wiedzieli. Amber Gold sięga najwyższego władzy z czasów PO-PSL w sprawie od samego początku, o sprawie od samego początku wiedzieli. No właśnie, skoro napisałeś tą służby wiedziały i to potwierdzało na przykład wczorajsze przesłuchanie pana Buczaka Białego. Także już skutkowo jest przeszkodniczalny, bo sami katolicy są tak, że nie lubią siebie, nie wyśmiewają, no i dlatego tak mają. Można można też przebaczać. Wszyscy wiedzieli, proszę Państwa, to jest
zatrważające rzeczywiście. Wszyscy więzieni, a dzisiaj mamy bardzo kluczowe przesłuchanie. Tuż tego biorę przy kontrasy, ponieważ dzisiaj będzie sam szef, były szef ABW, Krzysztof Podarek. To może być bardzo ciekawe. Ale muszę cię dopytać, jaka autorka, czy napisałaś absolutnie wszystko, czy jeszcze masz coś za narzucone przecież za tydzień? Myślę, że trzeba wracać, dlatego że jeden z członków komisji, Wojciech Zubowski, powiedział wczoraj w Republika bardzo zwalnia na jedną rzecz. Nazwisko Tuska powodowało amnezję. Nie że zawsze potrafimy zapominać przed komisją śledczą, że na przykład był Bio Tusk, ale są również inne dzisiaj miesiące, bardzo ciekawe artykuły. Kiedy to na przykład Stefana Łukaszenko zwrócił uwagę, że kraje naszego regionu chcą, przyjąć euro, to jest troszeczkę dla Polaków zatrważające, no bo... Ale zostaniemy sami na polu. Z jednej strony, ekonomiści zawsze mówią, że może mieć swoją walutę, bo można zdewaluować, można ją trochę pomajstrować, że się tak kolokwialnie wyrażę, i obronić swoją narodową gospodarkę, ale z drugiej strony zostajemy na tym polu sami, to też nie najlepiej do wrzutu dla Europejskiej. No i jest ważna rzecz, bo w każdej gazetach jest sprawa ponad 1000 rannych, Izrael rzuca minę na Hamas, Hamas na Izrael i bardzo mocne głosy naszego reprezentantów. Bardzo mocno jest niesłyszalne. Na koniec wydarzenia nieco lżejszy temat. Czujesz się chora? Oj wiem, suplementy. Nie, nie czuję się chora, ale to jest zatrważające. To jest, proszę Państwa, naprawdę zatrważające, że Polacy... Dlaczego się te suplementy tak świetnie sprzedają? W 1819 roku ukazał się Wojtku, ale znowu Korzeniowskiemu, na Dominikanów, na krótkie nogi, długie nogi, na wszystko suplementy, okazuje się, Gazeta Prawna, okazuje się, że są pod bardzo słabą nadzorem, tak naprawdę, gdybyśmy chcieli z Dorotą nałożyć firmę, której, nie wiem, posypkę dla dzieci zmieszalibyśmy z jakimś ziołem ogólnie dostępnym w Polsce, to moglibyśmy otworzyć firmę produkującą suplementy diety i nikt by tego nie sprawdzał. Wierzą Państwo, że wystarczy tworzyć jakiekolwiek decyzje, pana Boga. Tak było choćby w 1909 roku, kiedy nawała bolszewicka chciała zniszczyć lotnisko obronną naszą ojczyznę. Wtedy biskup warszawski zarządził odprawienie nowelną za sprawiedliwce Andrzeja Bogusza. Po jej zakończeniu 15 sierpnia polska armia podniosła zwycięstwo nad bolszewikami zwaną Supernatą. Święty Andrzej Bogola uczy nas modlitwy do Ojczyzny, która jest naszą matką. Naśladujmy naszego patrona w jego trosce o jedność i pokój Ojczyzny. Miejmy także zapał do głoszenia Ewangelii temu człowiekowi na wzór Andrzeja Bogola, zwanego Włoszą. Gładzona, jędrna i pełna blasku. Niech więc zatem się Andrzej Bogola nie tylko 16 maja uczy nas świętości, ale niech będzie dla nas zawsze wzorem, jak mimo trudnych przeciwności zostać się. Barbara, to ceny oszalałe. Przyjmy tak, abyśmy pod koniec naszego życia, tak jak święty Andrzej Bogola, mogli powiedzieć, urodziłem się w tej wierze i chcę w tej wierze umierać. Moja wiara jest prawdziwą i dobrą wiarą. Jest tą, która prowadzi do zbawienia i nie mogę zaprzeć się mojej świętej wiary. Wyrozumiała, kochająca, uśmiechnięta, czuła, pomocna i wrażliwa. Wie o tobie wszystko i rozumie cię bez słów. Zawsze czeka na ciebie z otwartymi ramionami, gotowa, by mocno cię przytulić. Twoja mama. Przedstawienisko świętego Andrzeja Bogoli, patrona Polski, przenieśmy przed Boży tron naszą rodzinę. Zawiera unikalną kompozycję żelaza, witamin i żeńszenia, które utrzymują witalność, kondycję fizyczną i psychiczną. Zdrowita, podaruj mamie energię w głębi serca. Po reklamie. Ogłoszę Ewangelię Chrystusa. Ciebie prosimy, słuchaj Jezusa. Aby nasza ojczyzna, dumna z tak wielu świętych, pozostała na zawsze wierna Chrystusowi i Jego Kościołowi. Gdybyście tylko wiedzieli, że wszyscy myślicie podobnie. Ta sytuacja wyglądałaby zupełnie inaczej. Więc pogadajcie o tym, bo tylko razem możecie coś zmienić.
Powiedzmy stop szkolnej agresji. Kampania społeczna Rzecznika Praw Dziecka. Ogłoszenie społeczne. Tu Polskie Radio 24 jest 7.30, czas na informację dnia. Aleksandra Kozina. Prokuratura skierowała do sądu akt oskarżenia wobec byłego ministra sportu i turystyki w rządzie PO-PSL Andrzeja B. Oskarżenie dotyczy składania nieprawdziwych oświadczeń majątkowych. W latach 2011-13 były minister miał złożyć 6 nieprawdziwych oświadczeń oraz nie wykazał ponad 120 tysięcy złotych dochodów w oświadczeniu PIT. Grozi mu do 5 lat więzienia. Pomimo ekstremalnych warunków i przeciwności przez 11 dni bez przerwy pracowali pod ziemią, w nocy ratownicy spadali z Sofiówka, odnaleźli ciało ostatniego górnika. Było ono uwięzione pod jedną z konstrukcji i zniszczone tąpnięciem wyrobisku. Do wstrząsu w kopalni w Jastrzębiu-Zdroju doszło 5 maja. W katastrofie zginęło 5 górników. Sejmowa Komisja Śledcza do spraw Amber Gold przesłucha dziś byłego szefa ABW generała Krzysztofa Bondaryka. Kierował on agencją w latach 2008-13. Komisja chce pytać generała m.in. o całościową koordynację ABW i przepływ informacji między agencją a innymi służbami. Wczoraj sejmowi śledczy przesłuchali wysokich rangą funkcjonariuszy ABW. Mimo rażących błędów i bierności służb w sprawie Amber Gold nie mają oni sobie nic do zarzucenia. Przed Sejmową Komisją Śledczą stanęli były szef agencji Dariusz Łuczak oraz były dyrektor Departamentu Postępowań Karnych. Generał Dariusz Łuczak potwierdził to, co już wcześniej zeznali jego podwładni. ABW dostała zakaz zajmowania się wątkiem lotniczym afery Amber Gold. Prokuratura wyłączyła funkcjonariuszy ABW z tego wątku. Zaprzeczył temu były dyrektor Jan Milkiewicz, który twierdzi, że funkcjonariusze mieli pełną swobodę działania. Nie zgłoszony prokuratura ograniczyła na przykład rozpoznanie ALT. Ale jednocześnie przyznał, że dowody dotyczące współpracy Michała Tuska z liniami lotniczymi Marcina P. gromadziła prokuratura, a nie służby. Ma także maile i to prokuratorzy chyba czytali te maile, które dotyczyły chociażby korespondencji Tuska z panem ministrem. Dariusz Łuczak jest pewien, że założyciel Amber Gold nie działał sam. Jego złodziejskiej działalności sprzyjał tzw. gdański układ powiązań biznesu, polityki i świata przestępczego. Maciej, słupę, bardzo mi przykro, że do tej pory ABW i prokuraturze nie udało się tego wykazać w postaci materiału. Troszkę cierpliwości. Zaapelowała przewodnicząca Małgorzata Wasserman i zasugerowała, że tym teraz zajmuje się już komisja. Ewa Wasążnik, Polskie Radio 24. Początek dzisiejszego posiedzenia Komisji do spraw Amber Gold o godzinie 10.00 transmisja na antenie Polskiego Radia 24. Senat zajął się rządową regulacją o utworzeniu centralnego portu komunikacyjnego. Nowe lotnisko ma powstać w miejscowości Stanisławów między Łodzią a Warszawą i ma być jednym z największych przesiadkowych portów lotniczych w Europie. Podejmując decyzję o budowie portu, rząd argumentował, że lotnisko na Stołecznym Okęciu będzie miało problemy ze wzrostem przepustowości. Dalsza rozbudowa lotniska na południu stolicy wiązałaby się z wieloma problemami, mówił wiceszef resortu infrastruktury oraz pełnomocnik rządu do spraw CPK Mikołaj Wild. Które blokują rozwój lotniska Chopina. Mamy 285 tysięcy mieszkańców w obszarze ograniczonego użytkowania. Drugi element jest taki, że ograniczenia, które byłyby w trakcie trwania prac budowlanych, musiałyby zakładać całkowite wyłączenie portu Chopina. Dziś w Senacie zaplanowano głosowanie nad ustawą o centralnym porcie komunikacyjnym. W piątek odbędzie się nadzwyczajne posiedzenie Rady Praw Człowieka ONZ. Będzie miało ono związek z sytuacją w Strefie Gazy, gdzie doszło do krwawych starć palestyńsko-izraelskich. Palestyńczycy protestowali przeciw przeniesieniu ambasady Stanów Zjednoczonych z Tel Awiwu do Jerozolimy. Zamieszkach zginęło 60 Palestyńczyków, a blisko 2800 zostało rannych. Premier Łotwy grozi surowym karaniem osób podejmujących radykalne, antypaństwowe działania. Słowa szefa łotewskiego rządu mają związek z niedawnym zatrzymaniem dwóch prorosyjskich działaczy. Lider pod koniec marca na radzie zorganizowany przez partię rosyjski Związek Łotwy wzywał do radykalizacji protestu przeciwko reformie szkół mniejszości narodowej na Łotwie. W tej sprawie Służby Bezpieczeństwa kilka dni temu wszczęły też postępowanie karne przeciwko liderce ugrupowania. Byłej europosłance Tatianie Sztanek. Z kolei Kapolinko w kwietniu opublikował na Facebooku post, w którym ostrzegł, że w maju może dojść w Rydze do krwawej prowokacji z udziałem amerykańskich sił specjalnych, za co winą mieliby być obarczeni łotewscy Rosjanie. Premier Maryś Kuczyński ostrzegł łotewskiej telewizji publicznej, że na Łotwie nie ma przyzwolenia dla działań, które...
prawo święte jest bezbożne, źródło wszelkiej świętości. Wolności słowa w tym kraju. Przyspiesz te dary, mocne swojego ducha, aby stały się dla nas. Ciało jeszcze w kilku miejscach, ale jak słyszę, też będzie się pojawiał w tej chwili. Już nie badam dobrowolnie, ale jeszcze będzie. Słońce pojawiło się w okolicach Opola, 11 stopni mgła, lekko ustępuje, jednak ciągle trzyma mocno w okolicach Katowic, Gliwic, Sosnowca, Krakowa, Rzeszowa, Lublina i Przemyśla. W okolicach Łodzi też jeszcze trochę mgły. W Szczecinie już mniej, 14 stopni, zrobiło się cieplej, 11 w Koszalinie, 17 nawet w Gdańsku. To ocieramy się już o te maksima na dziś, co od 13 do 18 stopni na południowym wschodzie i w obszarach podgórskich. Cieplej będzie na Górnym Śląsku, 19 stopni, a miejscami na północnym wschodzie i krańcach zachodnich to nawet 23. Będzie też dziś padać już mieć na południowym wschodzie. Kraju opady ciągłe, okresami o natężeniu umiarkowanym i silny. Do tego wiatr szczęśliwie słaby, umiarkowany na wschodzie. Z kierunków wschodnich w Karpatach ulgą do 70 km na godzinę. Z taką samą prędkością będzie biało tam wszędzie, gdzie będą przechodzić. Wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylazać to wynik pierwszego meczu Polek z Amerykankami w siatkarskiej Lidze Narodów. Białostrona uległe gospodynią turnieju w Lincoln w stanie Nebraska, ale były bliskie do prowadzenia do tiebreaka w starciu z mistrzyniami świata. Najwięcej punktów dla polskiej ekipy, 23, zdobyła Malwina Smażek. Za kilkanaście godzin w drugim meczu biało-czerwone zagrają z Włoszkami. Kolejna inauguracja uległa drużynkom 0-3. Wszystkie zespoły występujące obecnie w Ekstraklasie otrzymały licencję na kolejny sezon. Zdecydowała Komisja do Spraw Licencji Klubowych Polskiego Związku Piłki Nożnej. Na kilka z nich nałożono jednak nadzory finansowe lub infrastrukturalne. Finansowe objęto Śląsk, Wrocław, Koronę Kielce, Lechia Gdańsk, Wisłę Kraków i Wisłę Płock. A jeśli chodzi o infrastrukturę, Polika Zabrze i Wisłę Kraków, ponadto Wisła Płock będzie musiała zapłacić grzywnę w wysokości 30 tysięcy złotych. Anna Barakomska i Kacper Piór prowadzą po czwartej rundzie gier podczas indywidualnych mistrzostw Polski w szachach, które rozgrywane są w Centrum Giełdowym w Warszawie. Dyrektor zawodów Ewa Przejdziecka podkreśla, że poziom mistrzostw jest bardzo wysoki. Ponadto przekracza 100 tysięcy złotych. Pierwsza nagroda zarówno w turnieju kobiet, jak i w turnieju mężczyzn. To jest kwota 20 tysięcy złotych. Najlepsi zawodnicy mają też powołanie do kadry narodowej, co jest bardzo ważne. Tak jak w grupie pani, ten skład na tych najważniejszych imprezach raczej się nie zmienia. Tak w turnieju panów za Rosją Wojtaszkiem i Janem Krzysztofem, którzy raczej mają stałe miejsce, ta pozostała trójka się zmienia, więc myślę, że to jest dosyć istotne, żeby jednak wypaść na tej imprezie. Po wyjściu mógłbym uzupełnili grono ćwierćfinalistów Mistrzostw Świata Elity, które rozgrywane są w Danii. W decydującym spotkaniu pokonali gospodarzy 1-0 i zajęli czwarte miejsce w grupie B. W innych wczorajszych meczach tej grupy Kanada wygrała z Niemcami 3-0, a Finlandia pokonała Stany Zjednoczone 6-2. W grupie A na zakończenie tej fazy broniąca tytułu Szwecja wygrała z Rosją 3-1 i zapewniła sobie pierwsze miejsce w tabeli. Słowacja pokonała Białoruś 7-4, a Szwajcaria wygrała z Francją 5-1. W ćwierćfinałach Szwecja zagra z Łotwą, Kanada z Rosją, Stany Zjednoczone z Czechami, a Finlandia ze Szwajcarią. 24 pytania. Rozmowa poranka. Witam Państwa w ponownie telewizji. Chrystusem i w Chrystusie. Tobie Boże Ojcze. Witam Panów, to Państwa również zapytam. Chcę zapytać o spółkę Nord Stream 2, która rozpoczęła we wtorek w Niemczech pracę nad budową drugiej linii gazociągu z Rosji po Niebałtyku. Co to Unia? No, głośne milczenie w praktyce, ponieważ wbrew unijnym regulacjom, które zabraniają swoistych monopoli w obszarach energetycznych, a czy też podciśnienie jeszcze tego, aby te same firmy zajmowały się wydobyciem i przesyłem. No, akurat w przypadku spółki z udziałem największego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, czyli Niemiec, jednocześnie największego płatnika do kasy Brukseli, w tej sprawie Unia Europejska zdecydowała się zastosować niemiec ostatni raz podwójne standardy.
jest tutaj wyraźna hipokryzja po stronie Brukseli, jest zielone światło w praktyce dla Nord Streamu, mimo że przypomnijmy rezolucję prawa europejskiego i Komisji Europejskiego sprzed blisko dekady. Przypomnijmy sprzeciw państw bałtyckich, skandynawskich, Polski w tej sprawie, który potem był kruszony przez no właśnie albo Rosję głównie, albo Niemcy. Jeżeli dzisiaj ja słyszę jakieś wezwania do solidarności w kontekście migrantów spoza Europy, muzułmanów, których nie mieliśmy przyjmować w związku z solidarnością, to ja się pytam, a gdzie była ta unijna solidarność, gdy budowano Nord Stream przy udziale Rosji i Niemiec? No co, legła na dnie Bałtyku? A więc no, to jakby pokazuje sytuację rodem niczym z folwarku zwierzęcego George'a Orwella, który pisał, że są zwierzęta równe, ale te są równiejsze. Tym równiejszym zwierzęciem w kontekście gazociągu północnego okazało się w Unii Europejskiej Niemcy. Panie pośle, czy Polska jeszcze coś może zrobić? Czy możemy podjąć takie działania w Unii Europejskiej, która, jak wiadomo, nas nie za bardzo kocha, żeby jednak coś jeszcze w tej sprawie zrobić? Czy to jest w ogóle już sprawa stracona całkowicie? Nie wymagamy od Unii Europejskiej miłości, bo w polityce zagranicznej to pojęcie miłość... Chyba w każdej polityce, panie pośle. Jest oczywiście, pojęcie miłość to jest w polityce narodowej, w polityce zagranicznej słowo ze słownika wrogów obcych. Natomiast to wymagamy szacunku, respektowania suwerenności Polski i tego, żebyśmy byli traktowani tak jak inne kraje, a mam wrażenie, że z tym Brukselem ma problem. Wracając do pani pytania zasadniczego, otóż po pierwsze w tej sprawie Polska zawarła sojusz z, co ważne, administracją, nową administracją amerykańską, administracją Donalda Johna Trumpa, który wyraźnie zmienił nastawienie do Nord Streamu w przeciwieństwie do Baracka Obamy. Jego poprzednika Trumpa ta sprawa mało obchodziła. Tutaj wyraźnie widać, że Amerykanie wykorzystują tą rzecz jako pretekst czy powód, wszystko jedno czy się efekt, aby no, zwiększyć ekspansję swoją energetyczną na Europę, co dla nas jest korzystne, bo to powoduje pewną dywersyfikację źródeł energii, co dla naszego kraju jest rzeczą kluczową, ale to też jest element stworzenia specjalnych relacji między Polską a USA. Polska stała się sojusznikiem numer jeden Waszyngtonu w Unii Europejskiej po brytyjskiej decyzji o Brexicie, o wyjściu z Unii. A natomiast no, w tej sprawie oczywiście trwają cały czas konsultacje, rozmowy między nami, krajami bałtyckimi, nami, krajami skandynawskimi. Powiedzmy sobie szczerze, że Grupa Wyszehradzka w tej sprawie jest mniej zainteresowana. I wydaje mi się, że to powoduje coś, co może jest trudne do zobaczenia, ale i wyraźnie widać, że to istnieje, rodzi się taka pewna właśnie solidarność regionalna, mówię o krajach bałtyckich, o Skandynawii, o Polsce, gdzie następuje opór wobec narzucania w zasadzie takich decyzji, które dotyczą nie tylko Niemiec, to nie jest sprawa wewnętrzna Niemiec, to jest sprawa, która dotyczy w skutkach ekologicznych, dotyczy krajów, które są częścią basenu Morza Bałtyckiego. Wydaje mi się, że tutaj w sensie politycznym jest to wiatr w żagle na takiej swoistej integracji politycznej w tym obszarze. Integracji, która pokazuje daleko idący sceptycyzm wobec tego, co robi Rosja, ale też dystans do tego, co robią Niemcy. W ciągu ostatnich 10 godzin mamy informacje napływające z Izraela i Palestyny. Chodzi o masakrę kilkudziesięciu zabitych przez izraelską armię z Islandy. Polska wydała bardzo stanowcze polskie MSZ stanowisko w tej sprawie. Czy możemy liczyć na jakieś stanowisko, albo czy w ogóle Unia się odniesie do tego? Przy
Natomiast zwracam uwagę, że Unia Europejska dzisiaj, a może mówiąc ściślej, jest wokół Unii, a także kraje członkowskie Unii Europejskiej są dużo bardziej sceptyczne do polityki Izraela niż były na przykład dekadę temu. To wyraźnie widać, że o ile wcześniej mogliśmy mówić o realizacji takiej bardzo proizraelskiej, w przypadku tych dużych, nie tylko dużych krajów Europy Zachodniej lub Północnej, to się bardzo zmieniło. Myślę, że wynika to niekoniecznie ze zmiany stanowiska Izraela wobec Palestyńczyków. To realnie zmienił się tych 10 lat, co wynika ze zmiany, uwaga, struktury demograficznej, społecznej i powieści politycznej krajów Europy Zachodniej, gdzie odsetek wyborców muzułmanów bardzo wzrósł. I myślę, że to jest przyczyna, dla którego wiele krajów Europy Zachodniej, a zwłaszcza po północy, to szczególnie widać w Skandynawii, bardzo schłodziło swój stosunek do Tel Avivu. Prezydent Emmanuel Macron jako pierwszy, bo jeden z pierwszych potępił sytuację, atak Izraela. Kilka państw wzywa swoich ambasadorów, a ja bym chciała jeszcze zapytać o sprawy krajowe w Unii. Panie przewodniczący, proszę mi powiedzieć, jak się zakończy spór między Komisją Europejską a Polską? Czy ktoś w ogóle wie, jak się zakończy, czy to jest tylko i wyłącznie wróżenie z fusów? Ja odpowiem jak ten góral zapytany, czy będzie pogoda następnego dnia, powiedział będzie albo nie będzie. Otóż ja powiem tak, że albo będzie porozumienie, albo będzie głosowanie. Artykuł 7 i uwaga, ja przestrzegam naszych partnerów z Unii Europejskiej to bardzo mocno przed tym głosowaniem, ponieważ po pierwsze mogą je przegrać. To jest duże ryzyko. To może być duża obniżka, czy nawet wręcz utrata tych resztek autorytetu, które Unia Europejska ma, że to głosowanie przegrają, a ponadto no, taka próba wymuszania czegoś na jednym państwie członkowskim jest sygnałem dla innych państw członkowskich, że uwaga, halo, to dzisiaj spotyka Polskę, jutro Węgry, a pojutrze może dotknąć kolejne państwa. W związku z tym no, przestroga dla Brukseli przed takim działaniem. Natomiast dużo lepsze jest porozumienie, no ale do tańca trzeba dwojga. Jak mówił klasyk, w związku z tym w tym największy jest aparat, żeby dwoje chciało naraz. I jeżeli nie ma dobrej woli po stronie Brukseli, no to powiem krótko, basta, basta. Chcecie konfrontacji, no to będziecie mieli głosowanie, tylko że przeliście głos. Lada moment, szef Komisji Europejskiej, pan Juncker, spotka się z premierem Mateuszem Morawieckim. Czy można się spodziewać jakiejś konkluzji, czy raczej jest to kolejne spotkanie, które nic nie wniesie? W Polsce zagranicznej przede wszystkim dominuje interes i w interesie osobistym, personalnym pana Junckera, który za rok i dwa miesiące kończy swoją kadencję jako szefa Komisji Europejskiej i zapowiedział, że nie będzie kandydować więcej, jest to, żeby do tego porozumienia doszło, bo już za Junckerem ciągnie się Brexit, no oczywiście twarzą Brexitu po stronie unijnej, bo Donald Tusk, który był tym głównym negocjatorem, Juncker sprytnie jego wypłynął. Natomiast no, jednak starzało się za kadencji Jean-Claude Junckera i teraz, gdyby doszło do takiego pęknięcia, nie w sensie formalnym oczywiście, ale w sensie faktycznym, politycznym między Unią a Polską, a zatem w sensie Federacji, no to gdyby poszło na konto Junckera i badacze, historycy integracji europejskiej by no, kojarzyli Junckera właśnie z tym. Może to z innymi rzeczami, ale jednak z tym bardzo mocno. W moim przekonaniu w interesie Junckera jest zrobienie wszystkiego, żeby porozumienie z Polską osiągnąć. No tutaj Timmermans jest raczej na tle dobrego policjanta Junckera, tym złym policjantem. I może także względów na swoją orientację polityczną. Timmermans jest człowiekiem lewicy. Polska jest jedynym krajem, gdzie, przypomnę, nie ma lewicy w parlamencie. W związku z tym to może też wywołać pewne takie frustracje, emocje ideologiczne i frustracje pana Timmermansa. I on to przekłada na politykę, dlaczego czynić nie powinien.
Nie, przypomnijmy, nie chodzi o to, że zarzuty wobec Polski nie, dotyczą reformy sądownictwa, unijni urzędnicy chcą zmiany ustawy o Sądzie Najwyższym i KRS. Czy to nie jest zbyt daleko idąca ingerencja, bo obywatele powiedzą, no zaraz, przecież w innych krajach są podobne rozwiązania prawne. Dlaczego Unia tak bardzo ingeruje? Czy tutaj nie mamy do czynienia z działaniem politycznym? Ponieważ przypomnę, wczoraj Grzegorz Schetyna, przewodniczący Platformy Obywatelskiej, mówił wprost, polityka tego rządu, czyli rządu premiera Morawieckiego, nie może być zaakceptowana przez komisję, bo ona jest, jeżeli chodzi o niezawisłość sędziowską, antypraworządna. Taka uwaga do szefa PWO, to nie jest ten rząd, to nie jest ten kraj, to jest rząd Szymon Wojtkowski, to jest Polska.